Zmieniły się moje relacje, relacje ze znajomymi, relacje w pracy, relacje z moimi dziećmi. Moje samopoczucie fizyczne automatycznie poprawiło się w znacznym stopniu. Są cuda. Nie czułam się szczęśliwa w życiu, nie czułam się spełniona. W kursie u Asi, pracując nad sobą, mam duże ukochanie siebie na dzień dzisiejszy. A to jest tak naprawdę duże zrozumienie siebie, które przekłada się na zrozumienie innych ludzi. Tak się tak strasznie boisz, że skapitulujesz, że nie wyjdzie, że coś pójdzie nie tak, nie? To co ci szkodzi spróbować? Całe życie próbowałeś, po staremu nie wyszło. Zmieniły się moje relacje, relacje ze znajomymi, relacje w pracy, relacje z moimi dziećmi, no ale przede wszystkim relacja z samą sobą. Ja nauczyłam się takiego łagodnego dialogu wewnętrznego, takiego zaakceptowania siebie w pełni, takiego ukochania siebie. Często nie chciało mi się żyć, doświadczałam różnych stanów, byłam często w takich uczuciach jak poczucie winy, poczucie wstydu, dużo żalu we mnie było. Dzisiaj jestem ponad tym. Pouleczałam to wszystko, bo to można pouleczać, to wszystko jest w przeszłości. Dzisiaj wiem, że życie może wyglądać zupełnie inaczej. A czy ty sobie pozwalasz żyć? Czy ty sobie właśnie pozwalasz na tą lekkość życia? Pozwalasz sobie, że jak coś do ciebie przychodzi, po prostu bez względu na to, czy ty myślisz, czy to jest fajne, czy nie fajne, po prostu zrobić? Kurs roczny dał mi bardzo dużo uświadomień. To jest praca nad sobą bardzo systematyczna. Nauczył mnie na pewno systematyczności. Wiele lęków z mojego życia, tak można powiedzieć, odeszło. Moje samopoczucie fizyczne znacznie się poprawiło, co się przekłada na taką radość życia, na to, że zadawałam sobie wiele lat pytanie, kim jestem, po co żyję. I ja dzisiaj odkrywam sens tego życia. Odkrywam radość życia, odkrywam takie fajne uczucie tego, że warto żyć. Rozpoznaną chorobę reumatoidalne zapalenie stawu. Ja dzisiaj się z tym rozpoznaniem absolutnie nie identyfikuję. Doświadczałam na przestrzeni lat bólów stawów i przeszłam taką długą drogę, gdzie zaczynałam od tradycyjnej medycyny, od lekarza, od tabletek przeciwbólowych, do różnych sterydów. Wiele lat byłam od tych sterydów uzależniona, bo pokładałam nadzieję, że to mi pomoże. I na przestrzeni roku w kursie Asi ja poczułam taką znaczną poprawę, bo tam poszło tak dużo uwolnień, różnych lęków, emocji, tak dużo zrozumienia tego wszystkiego, że jakby to moje zdrowie, ten powrót do zdrowia, on się stawał taki mocno namacalny. Ale myślę, że w dużym stopniu odzyskanie radości życia przyczyniło się do tego, że moje samopoczucie fizyczne poprawiło się, czyli dużo wdzięczności w życiu za to, co jest, i cieszenie się małymi rzeczami, czyli ta radość życia, którą odzyskałam. I to dzięki właśnie temu, że weszłam do kursu. Jak widzisz, zmiana życia jest możliwa, a nawet może być dużo prostsza, niż ci się wydaje, bo będziesz objęty przez nas po prostu czułością i troską i pomożemy ci przejść cały ten proces. Więc zapraszam cię, kochanie, serdecznie do naszego grona. Poczuj się jak w domu i odpocznij.